Cześć, dzisiaj szybka recenzja dysku dla makowców, czyli Toshiba Canvio Slim for Mac. Zaczynamy sobie od designu. Tak jak komputery Apple są ładne, tak Toshiba przy projektowaniu tego modelu też przyłożyła się do wyglądu tego urządzenia. Mamy tutaj dysk, który jest raz, że bardzo cienki, dwa, że jest wykonany z aluminium, co wpływa na dobre wykonanie urządzenia, fajnie się to prezentuje, a dodatkowo chroni nasz dysk. Na górze mamy wygrawerowany napis Toshiba, jedna dioda sygnalizująca status dysku oraz podłączenie do USB 3.0. Jeśli chodzi o parametry, nasz dysk ma 500 GB, jest on oczywiście zasilany też z portu USB, więc nie potrzebujemy żadnego zewnętrznego napięcia. Jeśli chodzi o parametry, tutaj mamy prędkość 90 MB na sekundę, jeśli chodzi o zapis oraz odczyt. Także tutaj można powiedzieć, że mamy 90 na 90. Dysk spisuje się świetnie. Jak widzicie, ja go jakoś tam specjalnie nie szanowałem podczas testów. Powstały jakieś małe ryski czy wgniecenia, ale nadal wygląda on bardzo dobrze i przede wszystkim spełnia swoją funkcję. Dodatkowo Toshiba dodaje 10 GB do zakupu do ich chmury, więc mamy oczywiście jeszcze taki dysk online oraz program Tuxera NTFS, który pomaga nam oczywiście kopiować dane z Maca na NTFS. Natomiast oczywiście, kiedy wyjmujemy ten dysk z pudełka, jest on sformatowany w formacie EXT, który jest przeznaczony właśnie dla Maców. Aktualną cenę znajdziecie w opisie. Czy warto kupować ten dysk? Zdecydowanie tak. Raz, że jest szybszy niż podstawowa wersja Toshiby, dwa, że jest lepiej wykonany i trzy, że jest bardzo lekki. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, a także do pozostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się podobał. W komentarzach poniżej zostawcie uwagi lub pytania do nas i widzimy się już niedługo w następnym materiale. Czołem!